Zwróćmy uwagę na słowa. Lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. 10 słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili. Główny temat całej piątej Księgi Mojżeszowej – posłuszeństwo. Poza ziemią i na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie. Wersety 13 i 14. Ostrzeżenie przed wszelkim bałwochwalstwem podane zostało dlatego, że lud niczego nie widział. Bóg mu się nie ukazał. Nie przyjął on żadnej widocznej postaci, według której lud mógłby uczynić sobie jego obraz. Dał mu jedynie swoje słowo, swoje święte przykazania, które były zrozumiałe nawet dla dziecka. Lud zatem nie miał potrzeby czynić sobie obrazu Boga. Właśnie to było grzechem, przed którym tak usilnie byli ostrzegani. Zostali oni powołani, by słuchać głosu Bożego, a nie oglądać Jego postać, aby być posłusznym Jego przykazaniom, a nie czynić Jego podobizny. Zabobon polega na oddawaniu czci Bogu przez tworzenie i uwielbianie Jego obrazu. Wiara natomiast przyjmuje Słowo Boże i w bogobojności jest posłuszna Jego świętym przykazaniom. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 23 werset. Takie postępowanie wszystko upraszcza i wszystko czyni jasnym. Nie jesteśmy powołani do wysilania naszych zmysłów, ani wyobrazić sobie, jaki jest Bóg, lecz mamy po prostu słuchać Jego słowa i zachowywać Jego przykazania. Nasze pojęcie o Bogu może być oparte jedynie na Jego objawieniu. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 werset. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, Pan Jezus był odblaskiem chwały Bożej i odbiciem Jego istoty. Hebrajczyków, 1 rozdział, 3 werset. On mógł powiedzieć, kto mnie widział, widział Ojca. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 9 werset. Syn więc objawia Ojca, a wiemy coś o Synu tylko przez Słowo i Ducha Świętego. Wszelkie staranie umysłu bądź fantazji, które zmierza do uczynienia sobie jakiegokolwiek obrazu Boga bądź Chrystusa, jest bałwochwalstwem.
pragnienie poznania Boga i Chrystusa inną drogą niż jedynie przez spisane Słowo Boże, Biblię, Pismo Święte, doprowadzi tylko do działań mistycznych, ponadnaturalnych, a nawet więcej, oddajemy się w ręce diabła, który wprowadza nas w jak najbardziej mroczne i śmiertelne złudzenia. Tak jak Izrael miał słuchać tylko głosu Bożego, również my jesteśmy zobowiązani to czynić i usilnie jesteśmy ostrzegani przed wszystkim, co chce nas od tego odciągnąć. Nie możemy w tej sprawie zważać na natchnienie naszego ducha bądź opinie innych. Niczego innego nie powinniśmy słuchać, jak tylko Słowa Bożego. W nim mamy nieograniczoną pewność, że możemy powiedzieć: wiem komu, nie tylko czemu, wiem komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 12 werset. Z wersetów 15 i 20 dowiadujemy się, że jeśli by Izrael zrobił sobie jakikolwiek obraz i kłaniał się przed nim, czekałoby go poniżenie i zniszczenie. 5 Mojżeszowa, 4 rozdział, wersety 15-20. Gdy jednak ten naród uczynił sobie złotego cielca, Pan rzekł do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi. Nie może być inaczej. Uwielbiający zawsze jest na niższej pozycji od przedmiotu jego uwielbienia. Jeśli więc Izrael uwielbiał cielca, stał się tym samym niższy od nierozumnego zwierzęcia. Twój lud się sprzeniewierzył, rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 2 Mojżeszowa, 32 rozdział, 7-8 werset. Ależ czy to wszystko jest również nauką dla nas? Czy chrześcijanie mogą też się czegoś nauczyć z tej historii ze złotym cielcem? Z pewnością tak. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, włącznie więc z 2 Mojżeszową 32 i 5 Mojżeszową 4. Dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Rzymian 15 rozdział 4 werset. A jeśli zapytamy, czy w ogóle jesteśmy skłonni popełnić tak straszny grzech bałwochwalstwa, to odpowiedź znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 10, gdzie apostoł Paweł używa tego smutnego przypadku z góry Choreb jako ostrzeżenia dla Kościoła Bożego. W pierwszych 11 wersetach pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, jest nam wyraźnie pokazane, że nie ma żadnego grzechu, żadnej słabości, żadnego rodzaju moralnego zepsucia, które nie moglibyśmy wpaść, gdyby moc Boża nas przed tym nie powstrzymywała. Jedynie w ochronie obecności Bożej jest nasze bezpieczeństwo. Wiemy, że Duch Boży nie ostrzega nas przed czymś, co nie stwarza dla nas niebezpieczeństwa. Słowo nie napominałoby nas, nie bądźcie też bałwochwalcami, gdybyśmy nie byli zdolni do bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo przyjmuje różnorodne postacie. Czytamy na przykład, że chciwość jest bałwochwalstwem i że chciwy, skąpy człowiek jest bałwochwalcą. Więc człowiek, który chce posiadać więcej niż dał mu Bóg, jest bałwochwalcą. On rzeczywiście czyni się winnym grzechu Izraela przy górze Choreb.
Dlatego apostoł mówi do Koryntian i w tym także do nas, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. 1 Koryntian, 10 rozdział, 14 werset. Czy to ostrzeżenie jest zbyteczne? Co oznaczają słowa kończące pierwszy list Jana? Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Czyż one dobitnie nie mówią nam, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby wpaść w bałwochwalstwo? Niewątpliwie tak. Zawsze jesteśmy skłonni oddalić się od Pana i postawić jakiś inny przedmiot uwielbienia obok Niego. A cóż to jest innego, jeśli nie bałwochwalstwo? Cokolwiek wypełnia nasze serce, jest bożkie. Czy to są przyjemności tego świata, czy to pieniądze, sława, władza i tym podobne. Dlatego nie na próżno Duch Święty tak często i dobitnie przed tym nas ostrzega. Dalsze bardzo godne uwagi miejsce znajdziemy w 4 rozdziale listu do Galacjan, gdzie apostoł odnosi się do tych rzeczy. Galacjanie jako poganie służyli bożkom, lecz potem nawrócili się przez Ewangelię od bożków, aby służyć Bogu żywemu. Przez jakiś czas byli wierni. Gdy jednak pojawili się niektórzy mężowie i nauczali, iż nie mogą zostać zbawieni, jeżeli nie dadzą się obrzezać i nie będą przestrzegać zakonu, usłuchali ich i stali się niepewni. Co mówi teraz apostoł? Piętnuje ich zachowanie, jednoznacznie nazywając je bałwochwalstwem, powrotem do ciemności i moralnego zepsucia ich wcześniejszych dni. A to wszystko po czasie, gdy już usłyszeli i przyjęli Ewangelię łaski w Chrystusie. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są.